Nazywam się Agnę Ambroziak. Właśnie dostałam do rąk książkę, którą napisałam, wydrukowaną, gotową. Tytułowa garderoba to trochę takie miejsce jak ze snu. Można tam wejść i poszukać tożsamości, która przyda nam się bardziej na wieczór, albo takiej, która przyda nam się bardziej, jak idziemy do mamy, której się boimy. Z Tel Awiwem jestem bardzo mocno związana emocjonalnie i znam to miejsce bardzo dobrze. I tam wpadłam na pomysł napisania tej książki. Wpadłam na ten pomysł, obserwując właściwie jak takie uczucie zagrożenia życia, w którym wyrastają ci ludzie, z którym żyją na co dzień, wpływa na ich zachłanność życiową, na taki rodzaj braku wstydu w sięganiu po kogoś, czy w takim ja ciebie chcę, ty mi się podobasz, życie jest krótkie. Zachwycało mnie to po prostu. Jael, która jest główną bohaterką, jest młodą kobietą, ale tak naprawdę Jael mogłaby mieć dowolną ilość lat. Jak tworzyłam tę postać, to miałam w głowie bardzo, bardzo wiele kobiet, pełnych potencjału, złaknionych życia, a zarazem absolutnie przerażonych, ciągle w blokach startowych, odkładających wzięcie udziału w takich swoich głównych zawodach życia na potem. Jael jest taką osobą, która bardzo, bardzo dba o to, żeby nikt nie zobaczył jej wnętrza. Ukrywa się pod niewiarygodnymi kreacjami, pod swoją wiedzą, zdobywanym wykształceniem. Ale tak właściwie to wszystko robi po to, żeby się spodobać i żeby dostać akceptację. Większość osób w garderobie trzyma ubrania. A co trzyma w garderobie Jael, bohaterka tej książki? Zapraszam, Agnę Ambroziak.